Nie mam słów. Dzięki wam, tak naprawdę najprawdopodobniej nie postawiono mi zarzutów z kodeksu karnego, tylko mam zarzuty z kodeksu wykroczeń. To się jeszcze zmieni, spokojnie. Nieprawne zresztą, słuchajcie, byłem inwigilowany przez pół miasta, zanim zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy mieli możliwość wylegitymować mnie na miejscu. To zatrzymanie miało charakter absolutnie nielegalny. I będziemy walczyć z tego typu działaniami. Bardzo jeszcze raz wam wszystkim dziękuję. Jakie zarzuty? Jakie zarzuty? Nie zatrzymali jak mnie wtedy 13. Głównie zarzuty to było spalenia kukły Władimira Putina. Putin spalił się ze wstydu! Oświadczyli mi, że byłem najpilniej strzeżonym i najbezpieczniejszym człowiekiem na tej manifestacji, ponieważ było mi przydzielone na przynajmniej 5 funkcjonariuszy policji. Na jakiej manifestacji? Na manifestacji pod rosyjską ambasadą, później pod Belwederem i kancelarią premiera, w związku z postulatami, ażeby oddać czarne skrzynki w rak Tupolewa, w związku z naszym protestem przeciwko polityce Władimira Putina. Podejrzewam, że dlatego, że to ja byłem tą osobą, która spaliła się kukłę Władimira Putina. Czekamy też także na to, czy ambasada rosyjska nie wyda, tak mi przedstawiona sprawę, nie wyda oficjalnego protestu w tej sprawie i czy nie zostanę w związku z powyższym także oskarżony o naruszenie, o znieważenie głowy obcego państwa. No ten punkt głowy państwa. No to proszę pytać, to pan funkcjonariusz. I co ci powiedzieli? Wie pan, co zatrzymali cię jako tutaj się przynieść? Zastanawiano się nad postawieniem mi zarzutów. Takie były rozmowy w radiowozie. Także naruszenie nietykalności cieleśnej funkcjonariusz. Ostatecznie z tego zrezygnowano. Sądzę, że także dzięki wam. Przepraszam. A o co byłeś tutaj pytany? Tak, ja nie udzielałem żadnych komentarzy do sprawy, odmówiłem składania wyjaśnień. Postawiono mi, tak jak już mówię, 2 zarzuty z kodeksu wykroczeń, artykuł 52 i, o ile pamiętam, 82 kodeksu wykroczeń. I co grozi ci za to? Podejrzewam, że kara grzywny aresztu. Dużo zdjęć, jak najwięcej zdjęć. A pytań się o coś tutaj? Trzeba udokumentować, że znaczy nie, ja skoro odmówiłem składania wezwania, to pytań już dalej nie było. Czy jeszcze z czym masz? 2 zarzuty z kodeksu wykroczeń, artykuł 52 i 82. Mam się spalił ze wstydu. Pamiętam już w tej chwili. Dokładnie. No i co będzie dalej? Będzie dalej, zobaczymy, bo czekam na sprawę. Czekam na sprawę. A dlaczego spaliłeś? Dlaczego spaliłem kukłę Putina? Powodów byłoby wiele. Począwszy od tego, co ten zbrodniarz zrobił własnymi obywatelami. Szczeczynami. Można by zacząć od wysadzenia budynków w Moskwie. Po to, co zrobił w Czeczenii. Ja mówię tutaj o ludobójstwie. O Holokauście narodu czeczeńskiego. Gruzja. Gruzja. Przepraszam, wroga napaść na Gruzję. To nie nic innego jak robota Władimira Putina przecież. Także łamanie praw człowieka w Rosji. Zabójstwa dziennikarzy, zabójstwa Anny Politkowskiej, niewyjaśnione. Pytanie, czy niewyjaśnione zabójstwo Litwinienki, bo wszyscy przecież wiemy, kto zlecił to zabójstwo.
polecenie wyszukiwania. Idąc dalej, dochodzimy do Smoleńska, do tego, co się w tej chwili dzieje z naszymi skrzynkami, z brakiem Tupolewa, z tym, jak traktują ofiary tej katastrofy. Ja mówię tutaj chociażby na skandaliczne podmianie w nocy tablicy na miejscu katastrofy. Wiele, bardzo wiele można by było tutaj powiedzieć na temat zarzutów, które można by postawić Putinowi. Ja myślę, że ten człowiek powinien trafić przed Trybunałem Międzynarodowym, ale wielu trafić przed Trybunałem Międzynarodowym. Ja mówię o Putinie. Tak, Władimir Putin powinien trafić przed Trybunał Międzynarodowy za wszystkie swoje zbrodnie. Mam takie wrażenie, że wielu zachodnich przywódców nie chce po prostu ryzykować kwestii dobrosąsiedzkich, kwestii związanych z dostarczaniem do ich państw surowców, surowców energetycznych. W związku z powyższym przymyka się oko na dramat i cierpienie wielu ludzi w Czeczenii, w Gruzji, ale także w Rosji, także w Moskwie, w Petersburgu, w wielu innych miejscach w tym kraju. Dlaczego mam się dać? Właściwie to dziękujemy panu. A nawet jeśli, no cóż, no, jest to, że tak powiem, wliczone w ryzyko, tak, tego typu działań, ja myślę, że nie powinniśmy się bać. To znaczy, mówienie o tym, że należy się bać, nie, należy wyjść na ulicę, należy protestować, należy być solidarnym. Jeżeli będziemy solidarni, jeżeli będziemy się trzymać razem, to no, przeciwko jednostkom można wystąpić, jednostkę można zlikwidować, ale nie zlikwiduje się całego narodu. Jak się nazywasz i co robisz na co dzień? Filip Rydasiński, jestem dziennikarzem Gazety Polskiej. Bardzo proszę, 24. Jak pan myśli, dlaczego Rosjanie zmienili tablicę w Smoleńsku? Ja myślę, że to było zachowanie absolutnie prowokacyjne z ich strony. Ja sądzę, że to było absolutnie przemyślane. I miało z jednej strony nas w pewien sposób poniżyć, z drugiej strony podzielić. I czy państwa protest był odpowiedzią dokładnie na to zajście, czy ogólnie na politykę rządu? Na politykę prowadzoną przez Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa, na politykę prowadzoną przez byłych KGB-istów, którzy są w tej chwili u steru władzy w Rosji. Ale to była także manifestacja z jednej strony o prawa człowieka w Rosji, o to, aby nie tylko w Czeczenii czy Gruzji zapanowała wolność od właśnie rosyjskich KGB-istów Putina i jego ludzi, ale także była to manifestacja o to, ażeby Rosja wreszcie zaczęła nas traktować jak normalne państwo. Nie wiem, czy to się da zrobić z kimś takim jak Putin czy Miedwiediew, dlatego należałoby ich odsunąć od władzy. Ale musimy dbać o własny honor i własną godność. I domagamy się oddania czarnych skrzynek, wraku Tupolewa i wyjaśnienia do końca tej tragedii, która miała miejsce rok temu. Jakich działań oczekuje pan od polskiego rządu w tym momencie? Jakich ja oczekuję? Ja myślę, że naród, nie ja, tylko naród oczekuje od rządu zdecydowanie większego zaangażowania. Ja myślę, że polski rząd boi się. Polski rząd boi się, nie chce wyjaśnić tej tragedii, bo z jednej strony, gdyby się okazało, że to jest zamach, no to stawiałoby to Donalda Tuska w dosyć niekomfortowej sytuacji. Myślę, że on się tego z jednej strony boi, z drugiej strony boję się tego, że gdyby tę tragedię wyjaśnić, to okazałoby się, że polskie instytucje państwa po prostu nie działają, nie funkcjonują. Począwszy od Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Kancelarii Premiera, bo to przecież ona odpowiadała za przygotowanie tego lotu rok temu. Wiele instytucji ma tutaj, no, Ministerstwo Obrony Narodowej, wiele instytucji ma tutaj spore grzechy na sumieniu. Należałoby to wyjaśnić. I to jest wielki grzech zaniechania ze strony polskiego rządu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
słyszałeś? Dodawało ci otuchy powietrze? Oczywiście. A im to nie przeszkadzało w przesuwaniu? Gliwice od. Nie, natomiast wszedł jeden z policjantów i mówił, robią z pana bohatera. Panie Filipie, to była próba zastraszenia, czy takiego testowania, na ile sobie mogą pozwolić? Bo przecież przypadek Michała Rachonia był taki, że... Putin nie jest głową państwa i ta cała przygoda skończyła się umorzeniem. Trudno mi powiedzieć, naprawdę trudno mi powiedzieć. To by trzeba było ich zapytać, co mieli, że tak powiem, na celu. Gdyby nie pomogli, to by siedział do rana chyba, nie? Siedział do rana. No, istnieje taka możliwość. Istnieje taka możliwość. No.